Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale z gry Far Cry 4. Słuchajcie, może dzisiaj nie będę się tak drzeć jak zwykle, znaczy ja ogólnie myślę, że zaraz jakoś tak głośno nie mówię, ale po prostu nie zamierzam dzisiaj jakoś tak bardzo nie wiadomo jak krzyczeć, z tego prostego powodu, że nagrywam chyba o 2 w nocy, serio. Ja szanuję z wszystkich sąsiadów i wiem, że wydzieranie się o tej godzinie to jest raczej jedna z najmniej pożądanych rzeczy, którą oni by sobie mogli wyobrazić, że ja mogę, wiecie, wyczyniać. Dlatego też będę starał się, przynajmniej starał się dzisiaj jakoś tak opanowanie, cicho, może to poprawi mi skilla. Wiecie, ja jestem w stanie w to uwierzyć. Fuck. Chodź. O, dokładnie. Ej, i zobaczcie, ja mogę w końcu ją porwać. Dobra, ej, to jest genialna myśl. Zaraz, na który się... Kurwa, nie kamień. Naprawimy, bo z tego, co pamiętacie albo nie pamiętacie, z tego, co też było mi mówione, to wiecie, po prostu zaprowadzenie tego wozu. Czekajcie, gdzie mam dojechać? A, co ja klikam? Wyłączmy mapę. Ciężarówka z królewskim ładunkiem ma dotrzeć gdzie? Do strażnicy? Czyli co, tam gdzie się miałem udać? Ej, tam może dobrze miałem jechać. Nie wiem w sumie, gdzie mam ją zawieźć, bo nic tutaj mi się więcej nie wyświetla. Nie wiem, jedziemy tam. W każdym razie spróbujemy zdobyć tą strażnicę, nie wiem. Nie przeczytam tego, co było do góry. Być może mam ją zawieźć do strażnicy, może tak się okazać. Ale przyznam, że w świetnym momencie się pojawiła. Tak, świetna robota, spoko. Jestem w stanie to zrozumieć, że świetna robota. 500 metrów, okej. No cóż, dzisiaj jak powiedziałem, zamierzam oprócz tego, że jakieś strażnice, to przy okazji też, wiecie, dzwonnice. Wszystkim dopadnie. O. Bum! Czyż to nie piękne? Zobaczcie. Zobaczcie, jak to można szybko robić. Co, on żyje jeszcze? Assassin. Assassin jakiś, ale nie żyje. Proszę, więcej karmy, dawajcie mi karmę. Co my tu mamy? Możliwość zamiany. Nie zamierzam zmieniać broni, na razie moja broń jest fajna. Moje broni mają tłumik. Ja jestem z tego powodu jak najbardziej zadowolony. Fuck, kto mnie wykrył? Nie wiem, kto mnie tam wykrył. A, jacyś przeciwnicy. Tak, do wyzwolonej strażnicy. Aha, do wyzwolonej, czyli do jakiejkolwiek wyzwolonej strażnicy. No to ja najpierw ją wyzwolę, a potem dowiozę i myślę, że będzie po sprawie. O, tam już widzimy w oddali dzwonnicę. Okej, wszystko jak widzę układa się porządnie. Teraz zwiedzamy te północne tereny. Zależy mi na tym, żeby odblokować te tereny, gdzie mamy... fuck! Oj. Wiem, dostarczę ładunek. Spoko. Okej, możesz to zrobić z wielką chęcią, to jest łatwa do zdobycia, więc to nie powinno być z tym jakichś większych problemów. Dobra, mamy assassina, mamy jednego uwięzionego biednego słonika. Tam jest alarm, w ogóle czy ja mogę alarmy jakoś też zaznaczać, bo ja nie wiem nawet. Nie wiem czy ja mogę, czy ja nie... Oj, ktoś mnie tam prawie zauważył. Znaczy ja jestem w stanie rozwalić ten alarm. Czekajcie, jakie jest największe przybliżenie? Są tylko dwa. Chyba tak, a jakbym spróbował strzelić w niego. A, i jeszcze coś. Sprawdźmy, bo tutaj pisze chyba jeden z jednym alarmem. Dobra, ja nie wiem, czy ja mogę rozwalić alarm strzelając po prostu do niego. Wszystkie alarmy zostały wyłączone. Jak fajnie. Jak miło. I co? A, jeszcze asasyna miałem najpierw zajebać. Proszę. Ej, no! Ja sobie robicie, on serio to przeżył? Jak on dostał? Czy ja nie wiem, muszę chyba częściej w głowę celować. To nie jest Counter Strike, gdzie... Oj. Zostałem prawie, że zauważony. Ale zobaczcie, czyżby to była pierwsza strażnica, którą wyzwolę w odpowiedni sposób. Osiema. No kurwa, serio? Przeżył? Nie wiem jak. Ale jakoś... O, kolejne. Chyba i znów nie trafiłem w głowę nawet. Dobra. A, no i mnie wykryli. Ale teraz to już mnie naprawdę nie interesuje. Załatwienie ich to jest... Dosłownie, wiecie, no już... Jak ja cię nie mogę zabić? Dobra. Wykorzystamy pierwszy raz moją nową broń. Ej, co? Co jest? Ej, czemu to nie ma tłumika? Z czego oni do mnie napierdalają? Wow. Jak to ciężar... Rozpierdolili mi ciężarówkę, no ich zapieprzę zaraz. Serio? Ej, a ja w ogóle tutaj... Czy ja nie założyłem tego tłumika, czy co?
Zaczyna mnie to trochę interesować, bo nie wiem, bo nie słyszę, żeby to jakoś cicho celować z tej broni. Żebym, wiecie, cicho to robił. Gdzie on jest? A tu jesteś. No i proszę. Super, udało się. Co prawda, nie udało nam się tego zrobić bez wykrycia. A chyba za to też są jakieś bonusy, ale spokojnie. To już jest, jest już progres. Ta strażnica została w miarę nieźle obroniona. Ale czemu mi zniszczyli tą ciężarówkę, małe gnoje? No musieli mi to zrobić tym moździerzem, no. Kurde, dostać ładunek. Przecież tego już nie ma, tej ciężarówki, bo rozumiem, że ją zniszczyli, tak? Czy nie? Wait a second. Na razie chcę... O, ktoś coś mówi. No spoko, o, zobaczcie, jak pyszczek rozpieprzony. Bo tutaj jest zadanie ten. Ja źle spojrzałem, myślałem, że to jest... A nie, no tutaj też jest ciężarówka. Czekajcie, co jest z tą ciężarówką? Czemu... Czy oni rozwalili? Nie, no wyświetliło mi się, że to jest rozwalone, więc... A poza tym, ja mam przecież takie problemy z pieniędzmi, że ja muszę zacząć zajmować się, wiecie, przeszukiwaniem tych wszystkich skrzynek. Ja nie mogę tego odpuszczać, bo potem widzicie, jak jest z tym słabo. Jak jest po prostu z tym, nawet powiedziałbym, fatalnie. Tam jest zdjęcia, plakacik, może być. Na zewnątrz będzie na pewno. Tu jest jakaś notatka, ja lubię je czytać. Moi oddani łowcy, zwracam się do was ze specjalną prośbą. Jeden z moich ludzi podkradł zapas i wykorzystał je do zrobienia własnego produktu. Nazwał ją Bryzą Oceanu. To niedopuszczalne i zarazem wymagające przykładnej kary. Używa imienia Jay, ale nie jest ono prawdziwe. Chcę, żebyście go wytropili tak, jak to robicie z każdą inną bestią, a potem dostarczyli mi go do Shanta. Sprawdźcie Asram Agori, miejscowe ćpuny powinny znać jego prawdziwą tożsamość. Nor. A, czyli to Nor wysyła. Spoko. Dobra, zerwijmy to. No to co? Jednak chyba dzisiaj zamiast tym, to się zajmę z próbą... Nie wiem, co tutaj będę miał w sumie do wykonania. Jeszcze jeden do kolejnej nagrody, fajnie. Czekajcie, gdzie ja zostawiłem moją ciężarówkę? Bo ja chcę sprawdzić, czy ona jest na 100% zniszczona. Odwiedź Rabiego Rairana. No to wiem, że trzeba je wykonać. Teraz my stąd przyjechaliśmy tym, prawda? Nie, no już tego nie mam, oni mi ją zniszczyli, ale tu... Oj, a jest! Nie, stoi. A, no właśnie. Pięknie mi ją rozpierdolili. Przybył konwój działający w ramach Gniewu Pagana. Sprawdź na mapę pozycję konwoju wroga. Jak to? Zniszcz ten silnie opancerzony wrogi. Dużo karupi oraz darmowy uzupełnienie zapasów amunicji. Lol. Dobra, aha, on stamtąd gdzieś przybywa. On się do nas zbliża, tak. Aha, silnie opancerzony. Czy ja rozumiem, że nie wiem, może one próbują z powrotem wyzwalać te strażnice? Nie wiem, czy jest taka możliwość. Którą on drogą jedzie? Gdzie on się kieruje? Powiedzcie mi, czy on jest na jakiejś drodze? Tak, jest na jakiejś drodze. On jest na tej drodze, na której ja jestem. Czyli może nie będę jednak zbaczać z tego kursu i po prostu pójdziemy tędy. I się pięknie jakoś przygotujemy. Typu po prostu granatnik i jazda. Patrzcie na to. Wow, to jest serio silnie opancerzony. O mój Boże. Chyba w najgorszym miejscu możliwym z możliwych się ustawiłem. Choć i tak świetnie to zrobiłem. Wow, serio, rozwaliłem wszystko pięknie. Ej, fajna sprawa takie konwoje, muszę przyznać. Naprawdę fajna sprawa. W sensie, że naprawdę mogłoby być, gdyby oni się rozstawili odpowiednio. Trudno. Trudno to wszystko tutaj przejść. Okej, ja myślałem, że zajmę się dzisiaj kolejną jakąś dzwonnicą, strażnicą. Znaczy, może jeszcze się zajmiemy. Ale skoro ja tutaj w końcu znalazłem kolejne miejsce, gdzie mamy kreacki tydzień mody, to ja sobie nie mogę tego odpuścić. Po prostu musicie mnie po prostu całkiem zrozumieć. Mam ochotę przejść tą misję. Więc come on. Mr. Chiffon, about this new design. Aren't rhinos endangered? Not in Kirak, Ajay. The king established a breeding program after he assumed the throne. He's obsessed with the traditional medicine. Believes it will preserve his youthful appearance. Caterpillar fungus in the morning for energy, tiger penis at lunch for virility, and rhinoceros horn tea at night to reduce wrinkles. We have more rhinos than we know what to do with. Worldly businessmen pay mint governors $200,000 for a chance to hunt the one. Wow, I had no idea. And I hope you appreciate that you are about to own the most expensive handbag in history. A good rhino hide will last you the rest of your life, assuming you survive. So get out there and be fierce. Spoko, najpierw muszę zapieprzyć ten cholerne latające gówno, które... O, proszę, już mnie przestanie denerwować.
Coś do nas zbliża, ale to są nasi. I co ja mam? Serio. Serio, ty wy idioci. Chyba serio. Nie wiem, czy ja mam zmienić broń. Ja muszę za pomocą tej broni spróbować coś zniszczyć. Tak wygląda. Upoluj karkadana ze strzelby. Holy shit. Gdzie kolejni jacyś? Ktoś mnie zauważył? Gdzie jest w ogóle... O, kolejny... Gdzie są? W sensie, że... Kto mnie wykrył? Tam jacyś przeciwnicy? Na razie ich nie widzę, jak mogę zdejmować. Ej, to jest już chyba teraz zasadne nagrody, co nie? Brakowało mi jednego tylko. Czy to chodzi o te latające gówna? Chyba tak. Co jest? Tam gdzieś mam... Zaraz, ja mam się... Czemu mi pokazuje dwa miejsca? Mogę iść, w które chcę? Nie mam pojęcia. W każdym razie tutaj będzie już dobre miejsce. Chyba. LOL. Co tu się stało? No chyba nie. No chyba nie. Fuck you. Oh fuck this. Dobra, ej, słuchajcie, tego się nie spodziewałem. Znaczy, spodziewałem się. Ja już miałem ostatnio na arenie problem walki z tym wielkim bydlem. Ciem. Jezu. Jezus Maria. Czy nie, serio, ja dzisiaj naprawdę wybrałem najgorszy moment na kręcenie. Jezu, tu jesteś. Okej. Gdzie jesteś, frajerze? Dobra. Jeszcze raz. Dobra. Kurwa, panowie, wy tutaj się trochę plączecie. Ja wiem, że staracie się pomóc. Dobra, gdzie on jest? Oj, już chyba ktoś tam położony został z moich ziomów. Kurwa, ile to bydle może wytrzymać? Ej, to wcale nie jest tak proste. A, tu jesteś. Będziemy się bawić tak w kotka i myszkę. No chodź. Ło, no w końcu. Uff, no i co, chyba tyle. Jednak to zadanie było znacznie szybsze, niż się spodziewałem. A przy okazji będę mógł coś ulepszyć. Jestem niesamowicie szczęśliwy z tego powodu. Raczej na pewno będę mógł coś, prawda? Chociaż jeszcze mi się nie wyświetla możliwość ulepszenia. Ej, ale to jeszcze nie koniec? A może potrzebuję dwóch? Ej, to jest taka możliwość, że jednak dwóch, dobra. Ile mam umiejętności, powiedzcie mi? 4, a więc w końcu mogę sobie zwiększyć umiejętność tej kamizelki kuloodpornej. To chciałem zrobić, to zrobiliśmy świetnie. I to potem będę mógł... Eliminacja ciężkozbrojna, aby wyeliminować żołnierzy ciężkozbrojnych lub ciężkozbrojnych aparatów miotaczy ognia. Wow, no i to jest dobre, bo ci ciężkozbrojni są problemem, a jak będę mógł się do nich zbliżać, to powinno w miarę działać. No dobra, to co? Upolowałem jednego, może trzeba jeszcze jednego upolować, że potrzebne mi są dwie takie skóry. Prawdopodobnie duża możliwość, że tak. 100 metrów. Czy mam po prostu wrócić? Nie, może mam po prostu wrócić, bo 80 metrów to akurat, no tak. Chyba, że ja mam cały czas zaznaczone coś. Tak, czy nie? Nie, no bo to jest cel zadania? Nie, tu będzie kolejny na pewno zaraz. No nosorożec, co bym się nie zdziwił, gdyby któryś zaatakował. Czemu mi się to wyświetla? Ej, taka sprawa, czy ja po prostu sobie tutaj wiem, jakie zadanie zaznaczyłem? Nie wiem. W ogóle czemu ten słoń jest cały czas uwięziony? Bym chciał go uwolnić. Czemu on ma siedzieć w tej klatce? Nie wiem, no dobra, siedzi już w tej klatce. Dlaczego, wyjaśnijcie mi, tu się świeci? Why? I jeszcze raz why? No to już ci pomogę. O, zabij ich ze strzelby było. No dobra, ona już tam sobie coś gada, nie chce mi się za bardzo tego słuchać. Wiadomo, to zawsze jest pewna strata czasu. Tam, z tego co przeczytałem na szybko, za zabicie za pomocą strzelby jest chyba większe, więcej dostajemy, wiecie, tego doświadczenia czy czegoś tam. Czemu mi się znowu wyświetlają dwa punkty? Czemu mi się cały czas tam punkt jakiś wyświetla? Trochę głupie. Nie uważacie? Bo ja twierdzę, że trochę naprawdę głupie. Dobra, zaznaczyłem to w końcu, tak. To jest zaznaczone. To jest już gdzieś tutaj blisko. Mogę tak przepierdolić sobie przez te lasy. Nie, bo tam pewnie się okaże, że są od razu przeciwnicy. No tak. Dobra, wyciągaj strzelbę. Mi się zdaje, że za pomocą strzelby... Oj. Już mnie ktoś tam zauważył. Natomiast sobie już pooznaczajmy ich tutaj. Dobra, mamy ich tu kilku. Tu kolejnych. Dobra, na razie widzimy trzech. Może jakoś tak za dużo to nie jest. I jak mówię, wydaje mi się, że powinienem zrobić to na głośno. O, tam jest jeszcze jeden. Może mam po prostu...
A nie, bo ja muszę stamtąd broń wziąć. Może dopiero, nie wiem, znaczy tam pewnie jest też strzelba, zgaduję, bo co innego, już mam strzelbę, no ale... O, zabij dwóch dowódców ze strzelby. Tak, musiałem po prostu wejść w to, żeby to aktywować. Dwóch dowódców. O, kito. Siema. Dobra, powiedzmy. Boom. I boom. Kurwa, oni są ciężko zbrojni. Dobra, mam nadzieję, że jest, żaden z zakładników nie zginie. Oczywiście zrobiłem to. Ej, ta strzelba. A, jest. Ej, no, ta strzelba jest skuteczna. A, ty, co on tu robi? Co on robił w tym samochodzie, really? Nie, tego też się nie spodziewałbym. Boom. Żyjesz? Wciąż żyjesz? Dobra, leczymy się, moi drodzy. Nie widzisz mnie? Nie widzisz mnie? Nie widzisz? Ja cię widzę. Świetnie. Musisz zrobić zdjęcie. Zaraz zrobimy zdjęcie. Na razie może... Co? Ja jestem Buster? Fuck you. Ty masz zginąć. Dobra, przeładujmy, bo może być mały problem. Jak podejdziemy zbyt blisko. Ta, you son of a... Boom. I prosto w dupę. Pięknie. Okej, mam zrobić wam zdjęcie. Zrób zdjęcie jednego. Okej, a teraz znajdźmy tego drugiego trupa. Oj, ale będzie nieładne zdjęcie. Padł w krzakach. No dobra, mamy... takie zdjęcie pewnie jest gównowarte, bo naprawdę nic tam nie widać, no ale lepszego, no niestety się nie udało. Ej, ja nie chcę to, to może mi się przydać w sumie ta broń, a zaraz jaką teraz mamy? Znów mamy Akacza. Dobra, nie, to może Akacz będzie lepszy. Jednak. Mamy kolejną notatkę. Panie i panowie, pozwólcie mi powitać was w waszym nowym domu. Jesteście w miejscu przyjemności i fantazji. Bierzcie za tylko zapragnięcie. Moi ludzie z radością zapatrzą was wybrany eliksir. Pamiętajcie, ci, którzy zabłysną, zostaną nagrodzeni w sali przyjemności lub komnacie ekstazy Nor. Wszędzie Nor. Wszędzie ona. To co? To co? To co? Odsuń się, odsuń się. Word starting to spread, Ajay. People are saying you will right their wrongs. But I hope they start relying on themselves. Things are certainly less tense now. No posuń się, dziwko, dobra. Co mogę powiedzieć? Fajnie, fajnie, że ludzie się cieszą, fajnie, że są zadowoleni z moich sposobów działania. Ja jednak, jak mówię, potrzebuję pieniędzy, których tutaj za dużo, przyznam się szczerze, nie mamy. Dobra, cały czas mam zaznaczony jakiś tam cel. Nie wiem, co ja mam w tym celu, co tam właściwie jest. Dlaczego mi się to cały czas świeci? To jest takie trochę zagadkowe dla mnie. Podjadę tędy. Wow, ale sobie wybrałem drogę. To cały ja. Mogę jechać w jakimś auć. W prostym kierunku to zawsze wybiorę. Tam cały czas mi się wyświetla ta ciężarówka, no ale ona została zniszczona przecież. Chyba nie mogę jej już naprawić. To byłoby trochę śmieszne. No bo rozwalili ją za pomocą moździerza całkiem przez przypadek, no ale jednak rozwalili. Oj, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Nie no, to cały czas mi się tutaj świeci w ogóle. Ej, czy ja tu nie ściągałem żadnego plakatu? No nie, może ja nie ściągałem. Nie, tutaj nie ściągałem plakatu, widać. Jest gdzieś, gdzieś tu jest. Przyjrzyjmy się, gdzie jest ten plakat. Widzicie gdzieś plakat? On tu gdzieś powinien być. Może nie, na dachu tego raczej nie będzie. Kurde, to jest tyle tego, że nie widać, wiecie, tego plakatu. Jakoś fatalnie musi być ustawiony. Z której strony jest ten plakat? Przecież nie wewnątrz. To byłoby śmieszne. I czemu cały czas mi... Kurde, jestem tak zły, że ta ciężarówka padła. Może... Przecież ja już nie mogę naprawić. W ogóle ja już nawet nie wiem, czy ona tutaj jeszcze jest, no genialni. Jesteście naprawdę mądrzy. Natomiast... no cały czas mi się tutaj świeci, zobaczcie, no... Cały czas mamy tutaj, że coś jest i jak już przychodzę tu, to jest koniec. Trochę głupie, bo gorzej jak się coś zbugowało przez to. Do kogo wy strzelacie? O! Siema. Przyjechaliście w odpowiednim momencie. Dokładnie. Co? Tutaj mamy to wyzwalanie strażnic, prawda? Dobra. Cały czas jestem wkurzony na to, chyba mnie rozumiecie. W ogóle muszę w końcu wydać pieniądze na te cholerne miksturki. Tak. Zrobiłem to, taki jestem zajebisty. Dobra, doładujmy sobie amunicję, sprzedajmy. No nie mam tej kasy jakoś dużo, no. Znaczy, no 160, to nawet, powiedzmy. Dobra, miksturki, dawaj wszystkie, potrzeba mi ich dużo. Broń boczna, tutaj mamy, o, kolejne odblokowane. No to tak, ta kusza, to już pamiętam, że to nam się odblokowało. No ale jeszcze z tych zajebistych broni wyjątkowych, no to tutaj jeszcze nic nie ma, bo tu jest jeszcze sporo. Uzbrojona eskorta, zostało jeden. No ale prędzej czy później
Tak, jestem tak szlachetny. Jak fajnie wiedzieć, że moja szlachetność tak szlachetna. Dobra. No co? Wykonaliśmy tutaj to. Ja bym jeszcze dzisiaj, w sumie jak może nawet nie ta dzwonnica, to jeszcze jedna strażnica, ta jest już średni poziom. Więc tu może być trochę trudniej. No zobaczymy. Poprzeszukuję was, dawajcie mi dużo pieniędzy, dawajcie mi cokolwiek, co może być coś warte. No po 1000, jeżeli po 1000 bym zbierał z nich, to i tak to są dość sporawe dla mnie liczby. Dobra, gdzie jest ta strażnica? Dlaczego mi tego znów nie wyświetla? Bo pewnie znów mnie będzie kierować w innym kierunku, bo mi pokaże, mam tutaj ten żółty cel, jak odjadę za daleko. Nie, teraz mi tego nie pokazuje, nie, ja tego nie ogarniam. Siema, boom. Tak się zabija. Ej, czekajcie, zrobimy kurwa drifta. Wow, ale bym wykurwił. Boom. Czy jeszcze ktoś mnie gonił? Tam cały czas ta jebana ciężarówka, no cały czas mi się to wyświetla. Nie wiem jak co z tym zrobić. Nie wiem, może jak sobie wyłączę grę, to mi przestanie się wyświetlać, obym. O. O, to kurier jest jeszcze. Oh, fuck this. Jeszcze coś się tam odezwał, lol. Dobra, ale my dostajemy tej karmy. Nie wiem ile mi jeszcze brakuje na kolejny poziom, ale obstawiam, że jakoś chyba nie za dużo. Jedziemy. No, tam znowu ktoś mnie wykrywał. Naprawdę mnie nie interesują. Czy dojadę tą drogą tam? Tak, muszę jechać tą drogą. To akurat znajdziemy się. Karma poziom 4. Ej, czyli wbiłem nowy poziom? Nie miałem 4 chyba, albo miałem. Nie, nie jestem na 100%. O lol, w co ja pierdolnąłem? W jakiś kamień? Możliwe. Dobra, tam jest już ta strażnica. Dobra, to może być trudniej, słuchajcie, ale się przygotowałem. Skrzynki alarmowe funkcjonują indywidualnie. Wyłączenie jednego alarmu wstrzymuje jedną falę. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Bardzo dobrze wiedzieć. Co? Tym razem wypadało pokazać skilla większego niż do tej pory. Na razie tutaj nawet nikogo tutaj nie widzę. O, dobra. Już kogoś zauważyliśmy. Chociaż jeden, chociaż... Chociaż więcej, kurwa, to już będzie trudniej, to już są, to już nie są jakieś takie, wiecie, padalce, które nie potrafią strzelać. To już są jacyś tacy bardziej wyrafinowani żołnierze. Naprawdę się musiałbym zacząć bać, co by było, gdybyśmy trafili na już na tą najtrudniejsze dzwonnice, czy tam forty, znaczy nie dzwonnice, tylko strażnice, czy tam forty, czy cokolwiek tam innego jeszcze. Musiałbym znaleźć te alarmy. No by wypadało. Dobra, czekajcie, ja muszę jakoś wejść też tutaj, spróbować się przedostać, bo jak jednak oni mi tutaj się zjawią, ja nie widzę w ogóle tego alarmu na razie. Lol, czemu spadłem? On boi się, że oni mnie zauważą. Dość prawdopodobne. Tu pewnie jak to jest jakieś przejście, tutaj też zaraz znajdziemy przeciwnika. Dokładnie. Jednego już mamy. Kurwa, co on tam kombinuje? O, coś sobie popija. Okej, okay. Coś tego rozpierdolę na szybko. Szkoła Pranjigat. A, czyli do szkoły wbiliśmy. Okej, okay. Okej, okay, okej, okay. Nie wiem czy jest sens ich tutaj próbować jednak pojedynczo, bo boję się, że znów ktoś kogoś zobaczy. Dobra, mam nadzieję, że jego akurat... O, siema. Kurwa, bym się zapieprzył, gdybym go nie zauważył. Bo wiecie, bym tak przeszedł sobie obok niego, jak gdyby nigdy nic. Dobra, znajdź mi Judy alarm. Ich jest tutaj naprawdę sporawo. Ja nawet nie wiem, gdzie jest ten alarm. Co, już wykryliście trupy? Fuck you. Zawsze. No jak on nie zginął, no... Niech mi to, kurwa, ktoś wyjaśni. Tak, search everywhere. No to jesteśmy w dupie. Jak zwykle nic się nie udało. Aczkolwiek oni chyba... Co, ten się położył? Nie, chyba niektórzy i tak mają to w dupie. Czy ja zabijam ich kolegów, czy nie? Dobra, jakbym spróbował w głowę trafić idealnie. Dobra, udało się. No! Fuck you! No i chuj. Chuj bombki strzelił. Ale jak mówię, przynajmniej wy to lubicie, z tego co wiem z komentarzy niektórych. Znaczy to są jeszcze pojęcia względne. Jednym się podoba, że robię hałas, drudzy nie, bo mówią, że potem będę miał niezłe problemy, a ja sobie spodziewam się, że tak będzie. Ale cóż. Fuck!
rzucił granat, a ja nawet nie zauważyłem. Dobra, posiłki już się zbliżają, co jest bardzo niedobre. Od północy. Czy tu jest jeszcze kto? A, tam jest północ. Wow. Dobra. Fuck you. Będzie ciężko. Będzie ciężko. Może być ciężko. Tu kurwa był alarm. Jak ja cię nie mogłem wyłączyć? Ja byłem głupi. Oj, ale przynajmniej jakich popalek, jakie to piękne. Jak to ładnie wygląda. Ej, mogę go zabić tak? Ej, da się. Ej, zabiłem go. Wow, 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 wow. Co za sukinsyny. Gdzie jadą, gdzie jadą, gdzie jadą? Turendy. Z chęcią bym ich rozwalił, wiecie, w jaki sposób. Wszystkim dobrze znany. Dobra, tu są gdzieś. Fuck you. Dobra, nie, nie, to był bardzo zły pomysł. Bardzo zły pomysł, żeby się zbliżać tak do nich, tak blisko. O, to było już zdecydowanie lepszym pomysłem. Weź przeładuj. To jest dość duży magazynek, no ale ja sobie go też, wiecie, dokupiłem. Więc co tu się dziwić. O, strzał z głowy z takiej odległości. Skill z CS-a przechodzi na Far Cry'a. Z tego nie da się tak strzelać na szybko, rozumiem. Tak, tak działa ten famasik. To jest tak jakby burst włączony. Więc jestem w stanie to zrozumieć. O, o. I pięknie. Zobaczcie, średnia strażnica, jak się nawet jeżeli nie wyszło mi z alarmami, to mimo wszystko nie było jakoś fatalnie, nie było źle. Naprawdę nie było źle. No i proszę, kolejne miejsce odblokowane. Idziemy coraz bardziej na północ. Ej, i tu jest kolejny kreacki tydzień młody. Ale jazda. Jakby tak jeszcze na szybko się tym zająć, wiecie? Jeszcze tak na szybciutko. Ile mamy punktów umiejętności? 2. Mogę sobie miksturkę, tutaj potrzebne 4, dobra, dajemy na tą miksturę. Będę miał kolejną ulepszoną. Premia do karmy, kontynuuj zdobywanie tej umiejętności, aby zyskać 5% premii do nagród karmicznych. O, zajebiście. Dobra, wykonujemy to zadanie. Co jest? Zwariowałeś? O co chodzi? Nie filozofuj, tylko idź upolować gulo, rzadkiego miodożera. Dlaczego nie mogę tego wykonać? Zobacz mapę świata. Ej, nie ogarniam tego. Pierwszy raz takie coś mam. Jakby jakiś błąd występował. Lol. Nie, nie ogarniam, moi drodzy. Słuchajcie, dobra. Widać, może dzisiaj nie mam takiej możliwości. Nie powinienem tego robić już za dużo. Gra chce mi powiedzieć, że za dużo... Co za dużo, to niezdrowo. Dobra, gdzie jest skrzyneczka? Tu jest gdzieś skrzyneczka. Gdzie ona jest? Ona jest chyba wewnątrz. Sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. Nie widzę ich. To jest mój problem. Czasem przechodzę obok skrzynek i ich zupełnie nie widzę. A one wydaje się, że powinny być tutaj. Serio. Tak jakby... Nie wiem, dobra. Gdzie jest plakat? Zerwijmy chociaż plakat. Zerwijmy, plakat będzie kolejny. Teraz znów ten moment, kiedy nie widzę plakatu. Niczego nie widzę w sumie. O, tutaj jest, po tej stronie, dobra. Okej, przynajmniej moi drodzy zerwaliśmy. 7 do kolejnej nagrody, bardzo dobrze. Zobaczmy mapę, zobaczmy mapę. W ogóle wytwarzanie przedmiotów. Czy ja naprawdę tutaj z tych, które są potrzebne, kreacki tydzień mody, to co tutaj jest? O, to będzie skóra gulo, to będzie, no przynajmniej to tak mało potrzebne. Na mikstury, to by mi się bardziej przydało. Skóra niebieska tygrysa, nie wiem gdzie znaleźć to zadanie. Zdobyć skórę wykonując białego widma, na tego też nie. A portfel skóra dzikiego diabła. Nie, no tego jeszcze nie mam. Potrzebuję te 4 zdania i będzie świetnie. Będzie świetnie, naprawdę będzie świetnie. Ja sobie jeszcze przy okazji, słuchajcie, kończąc ten materiał, pozbieramy sobie z trupów tutaj chociaż trochę kasy. To się przyda, to jest potrzebne. Ale w każdym razie to tyle na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, mimo tego, że kręcony późną nocą. Także starałem się tutaj jakoś nie krzyczeć, nie emocjonować się zbyt bardzo. To jednak, w kolejnym materiale myślę, że udamy się, skoro już mam tutaj taki bliski, wiecie, możliwość przechodzenia sobie z jednego miejsca na drugie, to już zdobędziemy tą dzwonnicę. Potem możemy iść takim szlakiem. O, to nawet byłby dobry pomysł, przejście takiego szlaku tutaj i odblokowanie sobie tych północnych części, a potem... O, to będzie forteca Noor, bardzo trudna. No cóż, tu jest cały czas ta forteca De Plera i ją można sobie w sumie wykonać za niedługo, ale jak mówię, na razie chciałbym jeszcze sobie podblokowywać wszystkie bonusy, żeby może mieć lepsze bronie. No i też kasy by wypadało więcej zebrać. No ale dobra, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Podobało się? Zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie. Widzimy się już wkrótce, tak więc cześć i czołem i na razie.